Witam wszystkich. Właśnie dotarłem na łowisko. Jest troszkę zachmurzone, troszkę słońca. Jestem u Tomka Czarnej Sędziszowskiej. Będę próbował dzisiaj coś z tej wody wydłubać. Jest gorąco, ryba nie żeruje dobrze. Tak przynajmniej wszyscy mówią. Zobaczymy, czy nie żeruje, bo nie żeruje, czy nie wszyscy sobie dają radę z tym nieżerowaniem ryby. Stanowisko jest zawsze ze względu na wygodę. Wziąłem stanowisko 8, znam to stanowisko, byłem tu już nie raz, więc nie muszę nic markerować, szukać. Wiem, gdzie ryba jest, więc tam będę próbował ją znaleźć. Jeżeli coś tam się uda nam złapać, no to będę się chwalił. Zobaczymy, czy położymy dzisiaj coś na macie. Łowisko, no tylko tak rzut zrobię, chociaż wszyscy już, ci co oglądają, już doskonale je znają. Łowisko wygląda w ten sposób. Jest dość duże, fajne. No dobra, zobaczymy co się uda dzisiaj wywojować z tej wody, wyciągnąć. Także na razie się żegnam. W razie czego będę się chwalił, jak będę miał czym. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w Czarnej Sędziszowskiej u Tomka na żwirowni. Złapał się pierwszy karpik. Chociaż brania widzę, że będą bardzo, bardzo słabe. No nic, będziemy próbować coś dziubać. Coś wydłubać z tej wody. Na razie złapał się pierwszy karpik. Nie wiem, no coś ostatnio mam szczęście. Kiedyś wspominałem, że to jest mój pierwszy karp koi. To jest mój drugi karp koi. Cały żółciutki. Karpik taki, powiedzmy, myślę, że koło kilograma. Nie jest wielki. Tak wygląda. No ale... ale puścił, żyją. No myślę, jak żyją, to i rosną. Coś takiego. Teraz pokażę z drugiej strony. Ryba bardzo ładna w sumie. Cieszą takie ryby. Mimo wszystko, że są małe. Są takie. Taki karpiczek. Dobra, nie będziemy go męczyć, wypuszczamy. Wiem, spróbujemy pokazać. Mamy wypuszczać. Wezmę ją do ręki, bo ryba nie jest duża. Ładniutka, piękna. Niech wraca do domu. Mamy drugą rybkę. Brania naprawdę bardzo, bardzo słabe. No nic, cieszmy się z tego, że w ogóle są. Ryba niewielka, taki wyścigowiec. Ale fajnie, że jest. Już go pokazuję. Ach, taka rybeczka. Za 3 kilo może. Coś takiego. Pyszczek ma trochę rozwalony, widzę z jednej strony. Nie wiem, nie chcę mówić, ale podejrzewam, że to wina jest tych, co łapią na federa na malutkie haczyki, rozcinają te pyski tym rybom, ale może nie. Może to karpiarze. Dobra, puszczamy rybkę. Ach, samemu jeżdżenie na ryby to jest taki kłopot. No, nie minęło dużo czasu, nie wiem czy się rybka troszkę ruszyła. Mamy trzecią rybę, strasznie wariuje. Zdecydowanie największa jak do tej pory. Teraz spróbuję ją pokazać. Jest trochę wariat, ale może się uspokoi. Myślę, że taka w granicach 8, może nawet więcej kilogramów. Ładna rybka. Taka już naprawdę fajna rybka. Coś takiego. Jak to wygląda. Dość ładna. Fajna.
Mamy, nie będziemy jej męczyć. Fajniutka rybka. Dała przyjemność. Może utrzymamy teraz tą wagę. Zobaczymy. Dobra, wypuszczamy rybę. Ale niedobry. Diabeł. Złościł się chyba bardzo. Teraz nie chcę. Nie wiem, czy złośliwie to robią. Po dłuższej przerwie, nie wiem czy miały lunch, była przerwa taka dobra godzina, może nawet więcej. W końcu mamy następne branie, czwarte dzisiaj, ale powiem tak, ktoś kiedyś powiedział, że od 15 czerwca do 15 sierpnia się idzie na wakacje, a nie na rybę. No i wydaje mi się, że miał rację. Mamy następną rybkę, rybka wygląda bardzo ładnie. O, coś takiego. Następne branie. Fajna rybka. Zdrowa, silna. Ale naprawdę ciężko jest z tymi braniami. Trzeba się naprawdę postarać. Dobra, wypuścimy rybkę. Jak wygląda. Bardzo ładna. Bardzo ładna ta rybka. Coś takiego. Muszę odpocząć jeszcze, widzę. No, zaraz pójdzie. Witam ponownie, wypracowałem następne branie. Ryba zdecydowanie największa, jaką dzisiaj złapałem. Waży 13,5 kg. W sumie można powiedzieć tyle samo, co ostatnio na siedliskach. Bardzo ładna ryba, duża, waleczna. Jak ryby ze żwirowni. Ryby ze żwirowni zawsze są... Ach, tylko niegrzeczna jest. Nie, musimy poczekać chwileczkę, bo widzę, że się jej... Zawrócę sobie ją na tą rękę. Będzie mi lepiej. Duża, naprawdę duża, ładna ryba. Ja myślałem, że tylko będą mnie prześladować te handlówki 4-5-kilowe, a jednak udało się złapać coś większego, fajnego. Zobaczymy, może się uda pokazać rybę. Nie wiem, czy jej nie miałem, bo ma tak charakterystyczną rozwaloną płetwę grzbietową. Ta niegrzeczna. Dobrze. Spokojnie. Jest ciepło, musimy polewać wodę wodą. Dobra, spróbujmy może tym razem. O, tak wygląda rybka. O, takie coś. 13,5 kg. Ładne branie.
piękna płetwa wielka, ogonowa, zresztą widać, piękna ryba. Na nią czekałem dzisiaj, coś fajnego. Dobra, wypuszczamy rybę. Szkoda, że nie ma pomostów, jeszcze wariuję. Też nie wierzysz? No dobra, już nie jesteś w kołysce. Stawaj na pion, przyjacielu. Udaje trupa, ale już się zbiera. Pomylił kierunek. Teraz go nakierujemy na jego wodę. O. Piękna rybka, coś pięknego. No, dochodź do siebie. Właśnie pływa. Mamy kolejną rybkę, nie wiem, już nie liczę, szósta, siódma, ale siedząc sobie pomyślałem, pomyślałem sobie tak, złapię tu ostatnio karpie koi, a dawno nie złapałem karpia pełnołuskiego, no i nie muszę mówić, że akurat taki się trafił. Jestem bardzo zaskoczony, mile, bardzo ładna ryba, bardzo mocna, waleczna, razem pokażę, coś pięknego, zresztą jak karpie pełnowłoskie mają coś zawsze w sobie, co, tak wygląda ryba, bardzo ładna, zdrowiutka, piękna, naprawdę piękna ryba, pyszczek, jakby ktoś chciał zobaczyć, taki czyściutki. Nawet nie bardzo widać, żeby był kuty. Na pewno był złapany, ale jest rybą ostrożną. Dobra, wypuszczamy rybkę. Tak wygląda rybeczka. No, płynął. Krótko podsumowując wyjazd, przyjechałem dzisiaj tutaj po 10, zanim się rozłożyłem, to była prawie 11. Dochodzi godzina 19, będę powoli się zbierał, zanim komary z lasów tutaj wyjdą. Wyjazd kapitalny, jestem bardzo zadowolony. Ryba miała nie brać, ja położyłem na macie 6, może 7 ryb. Jedyny błąd, jaki dzisiaj zrobiłem, to to, że musiałem wymienić kartę pamięci w kamerce i nie sprawdziłem ustawienia zoomu. No i początek filmu, ryby nie będą dobrze widoczne. Zgubiła mnie rutyna. Mam nadzieję, że to już więcej się nie powtórzy, że będzie tak, jak powinno być. No cóż. Jestem bardzo zadowolony, łapałem na jedną wędkę, brań było sporo, pobawiłem się. Co więcej chcieć, parę godzin nad wodą, a człowiek zupełnie inaczej się czuje. No nic, dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu, za czas poświęcony. Życzę wszystkim dużo zdrowia, no i do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiam.